Rozpowszechnia się spekulacja, że SEC może wkrótce zatwierdzić spotowe ETF-y na Bitcoina. Ze źródeł bardzo bliskich sprawy słyszano, że ETF-y spotowe na Bitcoina zostaną zatwierdzone przez SEC dla wszystkich firm jednocześnie, napisała Jacqueline Melinek, senior crypto reporter w TechCrunch, dodając: oczekiwane zatwierdzenie już jutro. Ale pogłoski na temat ETF-ów są różne. Dużo hałasu o jutro. Trzymając się tego, nie spodziewam się żadnych oficjalnych zatwierdzeń przed 8 albo 10 stycznia, napisał James Seyfert, kryptoanalityk w Bloombergu. W przypadku niektórych wnioskodawców okres składania ETF-ów kończy się dopiero o północy 5 stycznia. I chociaż osoby ubiegające się o ETF-y mogą dowiedzieć się wcześniej, to jest mało prawdopodobne, że opinia publiczna dowie się czegoś przed przyszłym tygodniem. Okazuje się, że tylko 39% doradców finansowych uważa, że w 2024 roku zostanie zatwierdzony Bitcoin ETF. Według badania przeprowadzonego przez Bitwise, 87% ankietowanych uważa, że ETF-y zostaną ostatecznie zatwierdzone, ale niekoniecznie w tym roku. Podobną ankietę zrobiliśmy na naszym Telegramie, gdzie tylko 38% ankietowanych odpowiedziało, że tak, do 10 stycznia ETF-y zostaną zaakceptowane, a 51% uważa, że tej akceptacji nie zobaczymy w nadchodzących tygodniach. Taki rozkład poglądów może nam bardzo dużo powiedzieć o potencjalnej reakcji Bitcoina. Skoro większość ankietowanych uważa, że tej akceptacji nie zobaczymy, to powstaje pytanie, czy w przypadku zielonego światła ze strony SEC na Bitcoinie powstanie jeszcze większa pompa i jeszcze większe emocje, które wypchną cenę jeszcze wyżej, być może przez 1-2 dni, ponieważ większość po prostu nie spodziewa się, że akceptacja ETF-ów może nastąpić, w związku z tym zaskoczenie rynku mogłoby spowodować chwilowy, naprawdę duży szał zakupowy. To nie są porady inwestycyjne, to jest kanał Julian Crypto, jest godzina 8.01 czasu polskiego. I oczywiście powstaje pytanie, co dalej? W przypadku, gdyby te ETF-y nie zostały zaakceptowane, również możemy spodziewać się ogromnego szału, ale tym razem sprzedażowego. Ta cała fala wzrostów ponad 60% na Bitcoinie, lub przynajmniej jej część, mogłaby zostać odreagowana. A wynika to właśnie z faktu, że ta cała fala była spowodowana szałem związanym z potencjalną akceptacją ETF-ów właśnie w styczniu. A wokół ETF-ów dzieje się dużo, ponieważ byli pracownicy Citi oferują pokwitowania depozytowe na Bitcoina. Startup założony przez absolwentów Citi oferuje papiery wartościowe na Bitcoina, które nie wymagają zielonego światła od SEC. Recipe Depository Corp. będzie oferować pokwitowania depozytowe Bitcoina, podobne do amerykańskich pokwitowań depozytowych. Ma to na celu zaspokojenie instytucjonalnej chęci inwestowania w Bitcoiny, które nie mogą być zaspokojone przez spotowe ETF. AnchorEdge Digital Bank National Association będzie przechowywać bitcoiny i oferta rozpocznie się już w nadchodzących tygodniach. Media zaczynają również rozpisywać się na temat potencjalnych akceptacji spotowych ETF-ów na Ethereum. SEC w zeszłym roku niejawnie zaakceptował Ether jako towar, gdy zatwierdził ETH Futures ETF. Zatwierdzenie to sugeruje, że w tym roku prawdopodobnie zostanie wprowadzona wersja spot ETF, tak piszą na Cointelegraph. Amerykańska CFTC sklasyfikowała Ethereum jako towar, w związku z tym SEC ma ostateczny termin decyzji dotyczącej spot Ether ETF w maju 2024. A w związku z tym powstaje pytanie, czy tak jak graliśmy pod wzrosty Bitcoina związane z deadline'em na spotowe ETF-y właśnie na Bitcoinie, czy tym razem rynek nie rozegra ETF-ów na Ethereum również falą ogromnych wzrostów. Oczywiście będzie to zależne od nadchodzących dni i czy faktycznie zostaną zaakceptowane spotowe ETF-y na Bitcoina, czy też nie. Binance będzie wspierać integrację Kava z Ethereum Virtual Machine. I zaraz po tej informacji token Kava rośnie o około 1%, a w porywach do około 2% w przeciągu dosłownie kilku minut. Każde wsparcie ze strony największej giełdy kryptowalut dla altcoina, który jest wspierany, jest dobrą informacją. Oczywiście będziemy obserwować, jak zestarzeje się ta informacja, a takie informacje na Telegramie oraz na Twitterze podajemy w czasie rzeczywistym, po to, żebyście mogli zareagować natychmiast na minuty po informacji oficjalnej. Dostęp do kanału jest możliwy za pośrednictwem strony Max Data App i jest on całkowicie otwarty i bezpłatny.
A wy pod co dzisiaj gracie? Czy jesteście w mniejszości, która uważa, że spotowe ETF-y na Bitcoina będą zaakceptowane? A w związku z tym trzymacie Bitcoina jeszcze do momentu decyzji pod ewentualne kilkunastoprocentowe wybicia? Czy jesteście w większości, która uważa, że wnioski zostaną odrzucone? A w związku z tym prawdopodobnie macie już na waszych portfelach dolary i oczekujecie ogromnych zjazdów cenowych w najbliższych dniach? Oraz czy rozgrywacie tego typu informacje jak wsparcia ze strony Binance, które mogą być mocnym supportem dla coinów pod ewentualne wybicia cenowe? Ja wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech hossa będzie z nami.